Ponad 100 wystawców wzięło udział w 19. wystawie produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką. Producenci z Czech oraz Polski wystawili tego dnia na placu przy ulicy Wilkomirskiego m.in. miody, sery, słodycze oraz wyroby rękodzielnicze. Celem przedsięwzięcia było zacieśnienie więzi pomiędzy dwoma granicznymi regionami. Już niejednokrotnie u siebie w domu, w najbliższym otoczeniu nie chcemy tej masówki. Szukamy artystów, szukamy rzemieślników, czy szukamy wyrobów pojedynczych, niepowtarzalnych, które mają swój klimat. I tutaj też to można znaleźć. Dzięki temu też osiągamy to, że turysta w sposób kompleksowy jest u nas obsłużony. Musimy postawić na turystykę. Ta wystawa, 19. wystawa produktów regionalnych, jest z większym rozmachem z tego względu, że to są wszyscy wystawcy z Polski, z Czech, którzy produkują w Karkonoszach różnego rodzaju produkty. 2 tygodnie temu mieliśmy festiwal smaków. To była impreza kulinarna z degustacjami potraw, piwa, z różnymi elementami związanymi z pokazami gastronomicznymi. Teraz jest wystawa produktów regionalnych. Cieszy nas, że ponad 100 wystawców przyjęło zaproszenie, dzisiaj tu jest z nami, że bardzo nam dopisała frekwencja mieszkańców, turystów. Była też 21. parada roweru, która kończyła swój przejazd tutaj na ulicy Wilkomirskiego. Także to wszystko pokazuje, że mieszkańcy Jeleniej Góry, turyści, potrzebują tego typu imprez i my gwarantujemy i obiecujemy, że za rok postaramy się ponownie w tym lub jeszcze lepszym miejscu spotkać. Mamy zdrowe pyszności, ciastka słodzone miodem lub cukrem trzcinowym na bazie płatków owsianych lub mąki orkiszowej. Mamy również granole, świetny produkt śniadaniowy, można spożywać je z mlekiem lub z jogurtem. No i to w sumie wszystko, zapraszamy. No głównie dynie, tak jak widzimy, dynie jadalne, dynie ozdobne, a dodatkowo kwiaty suszone, wrzosy, papryczki, no to wszystko, co w gospodarstwie jesteśmy w stanie wyhodować, uprawiać. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj we trójkę, każdy z innymi wyrobami, wszystko prace ręczne. Ja robię w starym drewnie, bratowa robi witraże i plastykę, a koleżanka robi wyroby skórzane. Podczas wystawy tradycyjnie przyznane zostały nagrody karkonoskiej jelonki. Za najciekawszy produkt uznano klenot jabłońca z historią Manfreda Lidnera. Z kolei miano najlepszego produktu spożywczego otrzymały mućki karkonoskie z przesieki. Mućka karkonoska jest to cukierek znany każdemu Polakowi, czyli krówka, po prostu polska krówka, stworzona przez nasz cały zespół ogólnie. Cały rok jakby myśleliśmy nad naszym projektem, żeby stworzyć coś przepięknego dla naszych turystów, którzy przyjeżdżają w nasze piękne Karkonosze. Klasyczny smak, bo mleczny. Krówka powinna smakować mlecznie. I to jest właśnie nasz produkt. Moja wyroba jest głównie szperki z prawych kamienów, kamienie naturalne, plus biżuterię, protože w Jablonci se vyrábí też biżuteria, tak i też ja robím. A dělám hodně výstav i v Čechách, a i v Němec, ve Francie, v Itálii. Czyli sprzedaje pan w całej Europie? Ano, w całej Europie. Wyróżnienie otrzymaliśmy za torbę z baneru reklamowego, z siatki mesh, ponieważ u nas kultywujemy upcycling, czyli przerabianie i dawanie nowego życia starym rzeczom. Na scenie występowały zespoły ludowe. Dodatkowo na scenie gościły także czarownice. Nie zabrakło warsztatów rękodzielniczych, artystycznych oraz animacji. Do tych ostatnich oprócz dzieci zachęcani byli również bliscy. Jednak to najmłodsi pokazali dorosłym, jak się należy bawić. Z innymi robiliśmy warsztaty bębniarskie, robiliśmy pokazy tańca afro, robiliśmy również warsztaty z tego tańca, ale niewiele uczestników odważyło się go zatańczyć, ponieważ jest to taniec radości i mocy. Dlatego no, tutaj widać, że troszeczkę jednak się chyba wstydzimy troszeczkę naszego ciała albo boimy się oceny. Dzieci się nie boją. Używamy warsztaty pleciekarskie, wyplatamy małe koszyczki na podstawie szkieletu. Są to takie zajęcia dla całych rodzin w zasadzie. Prowadziliśmy 2 warsztaty, warsztat mydlarski. Robiliśmy kryształowe mydła, to są mydła, które mają zatopione kryształki soli. A drugi warsztat to były amulety ducha gór. Też bardzo ciekawa oferta, która pokazuje dawne zawody, które były obecne na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.
Organizatorem 19. wystawy produktów regionalnych wyprodukowano pod Śnieżką była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której przedstawiciele już teraz zapraszają za rok na jubileuszową 20. edycję.